Hej, cześć, witajcie widzowie, dawno na tym kanale nie było innych gierek i postanowiłem, że teraz na tym kanale będziemy robili takie horrorki, więc jak lubicie horrory w Roblox, to zapraszam do świata Bereza w horror Roblox. I widzowie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, bo dawno mnie tutaj nie było na tym kanale. Merez Roblox stanie się takim kanałem na wszystkie gry, ok? Więc zrobimy to i słuchajcie, teraz jak tutaj wchodzę, to widzę, że mamy jakiś better flashlight, mamy jakieś game passy. Kupmy może game passa na swój własny awatar. Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale można by, chociaż z drugiej strony, wiecie co? Nie wiem, czy to nie zepsuje nam tutaj całej tej gry, bo to jest w sobie taki Jim Computer, nie? To była taka gierka, komputer małego Jima i ogólnie to był taki horrorek. Teraz mamy Strict Dad, czyli takiego ojca, który sprawdza, czy śpimy. Więc lecimy, widzowie, w gierkę. Myślę, że raczej nie będę tutaj kupował. Kupię Better Flashlight, bo wiem, że będziecie mogli mieć problem z tym, że, no wiecie, będzie wam po prostu słabo to wyglądało, jak macie słaba latarka, no to słaby odbiór filmu. Trzeba tutaj kupić i Longer Stamina. Myślę, że sobie troszkę ułatwimy, myślę, że kupimy, damy zarobić twórcom, tak? Bo naprawdę widziałem, że ta gierka jest całkiem ciekawa, dlatego sobie dalej nie spoilerowałem, tylko lecimy, widzowie, i nie biorę mojego własnego awka, żeby to było właśnie jakieś specjalne. Get in the car, boys. Dobra, lecimy. Sieba, jedziemy na wycieczkę, widzowie. Jak jesteście gotowi, zostawcie łapę w górę i ciuch, ciuch, lecimy. Nie, czekajcie, ciuch, ciuch, źle. Wrum, wrum. Ciśniemy na mega wycieczkę ze starym. Dobra, widzowie, dojechaliśmy do domu i mamy naszego starego chyba. Objective go inside the house. Dobra, to lecimy do środka, chałupy, siebado. Wróciliśmy do domu, sieba stary, wchodzimy, nie? To chyba mój stary, nie wiem, chyba, że to jest po prostu mój jakiś brat, też tak może być. Panie bracie, nie ma go, okej. Okay. Musimy, widzowie, ogarnąć te tutaj śmieci. Nie wiem w ogóle, o co chodzi w tej grze za bardzo. Widziałem, że ludzie bardzo się dobrze bawili, to postanowiłem... O, siedzi, chyba mój stary siedzi, czekajcie. Oczywiście stary, wiecie, to nie ma co mówić tak w realu, stary, bo to nieładnie, ale wiecie, o co chodzi. No stary jak stary, wiadomo. Muszę się napić chyba wody. Okej, mamy tutaj pragnienie i potrzebuję do tego, drinking glass, spoko. I jestem też głodny, mogę być głodny. Dobra, w ogóle tutaj jest jakaś lodówka czy coś, bo aktualnie to za bardzo to wygląda jak lodówka, nie? Ale nie wiem. Dobra, na shifcie latamy, mamy ten longer stamina. No to spoko, myślę, nie? Możemy wyłączyć, i taką latarkę dać, widzowie, ale by było. Dobra, nie, na razie to widzę, że na spokojnie sobie ogarniamy. Tutaj ojciec oczywiście ogląda telewizję, spoko, my musimy się zająć śmiećmi. No super, po prostu niesamowicie. Muszę też znaleźć coś do jedzenia. No bo wiecie, tak nie ma nic do jedzenia, to słabo. Czy ja mogę mu coś zrobić tutaj? Halo, sieba. Nie wiem, czy to jest mój ojciec w ogóle, bo tak jakby, wiecie, to nie za bardzo wiem, o co chodzi póki co. Refill. Okej, ale nie mogę tego tutaj wziąć. Musimy dalej wszystkie śmieci ogarnąć. Dobra, na razie nie będę robił tego, czego nie powinienem. Ogarnijmy te śmieci. O, Amogus, siema. Możemy tutaj światła wyłączyć, widzowie. Nie, nic nie będziecie widzieli, to nie ma chyba sensu. Gdzie sobie śmieci? Halo. No tutaj ogarnąłem. Tutaj też, widzowie. Ej, tu nie ma śmieci. Chyba, że mamy wyrzucić stare... Nie, no dobra, Merez, spokojnie, spokojnie, uspokój się, śmieszku. A na górę, dobra, widzowie, na górze mamy jeszcze śmieci. Dobra, czyli mamy jeszcze pięterko w naszym pięknym, cudownym domu ze starym. Piękna sprawa, bardzo ładnie tutaj to wygląda. Mamy też dużo tych, jakby wiecie, dużo mamy szklanek, żeby ogarniać sobie ten nasz, to nasze pragnienie. Dobra, zobaczmy tutaj. Mamy też wannę, piękna wanna, uniwersalna, wiadomo, tutaj ciepła, zimna woda. Czego chcieć więcej? No bez sensu chcieć czegoś więcej, naprawdę. Mamy też... Jaki pies w ogóle? Manface, to mój ulubiony, siemano, panie Manface. Możemy się położyć spać. Na razie nie. Jumpscare? Co to robi? Widzowie, sprawdzamy? Jumpscare? Każdego, ale ja gram sam, no to w sumie tylko siebie jumpscare'uję. Uwaga, widzowie. Okej? Nie, nie. Jezu, dobra, jakby ja się, widzowie, no wiadomo, że się spodziewałem, nie? Ale to jest zabawne, bo jak jesteście na publiku, to możecie to odpalić i ludzi jumpscare'ować. Myślę, że wejdziemy na publika później, jak przejdę tą gierkę albo nie wiem, albo zginę. No to wtedy wejdziemy na publika i kogoś przestraszymy, widzowie. Co wy na to? Ja myślę, że na pewno to będzie całkiem fan kontencik. Myślę, że wejdziemy i jakby powkurzamy ludzi. Dobra. Dinner. Dobra, będziemy mieli kolacyjkę z ojcem. Ojciec tam widzę, okej, je sobie, spoko, no nic się nie dzieje, wszystko dobrze tutaj. O, mamy w końcu raw noodle, dobra, czyli musimy te noodle usmażyć.
No jak usmażymy, no to w sumie tyle, nie? To jakby zjemy sobie z ojcem 19 godzina, widzowie, 19 wieczorem. Nie wiem, kiedy jest u was wieczorem, bo u mnie to... jak? No mam przecież, no nie mogę, musiałem to tak położyć, serio, nie wziąłem tego, to ja jestem dobry. Jakby u mnie wieczór to zawsze była 19, niektórzy mówią, że 18, niektórzy nawet, że 17, ja już nie wiem, widzowie. Ale wydaje mi się, o, dobra, masz tutaj stary, pyszne nudle, jeszcze ja potrzebuję nudelka, dobra, smażymy. No wiadomo, tutaj syn musi się zająć, bo ojciec to jest leniwy, no wiadomo, typowo, także zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście proszę brać z humorkiem wszystko, widzowie, proszę brać z humorkiem, nie denerwować się, oczywiście to wszystko jest żarcik. Co? Ja ci nie postawiłem tego, gościu, nie, no widzowie, co ja robię w ogóle, patrzcie, zrobiłem sobie dwa razy makaronik, a staremu nie zrobiłem, wydaje mi się, że będzie zły w nocy, oj, będzie zły, bo to w sumie chodzi o to, że on będzie w nocy szalał. Dobra, masz te nudle, gościu, dobra, no to zjedzmy z ojcem, spoko, w sumie mój głód ogarnięty. Tu zjadłem, czy ja muszę zjeść też te drugie, które sobie zrobiłem? Pewnie tak, okej. I generator, czyli by mamy jakiś generator w domu. No w sumie tak, żeby to wszystko działało, ciekawa sprawa. No to napełniamy, no i siema ojciec, co tam? Okej, czy ja mu mogę jakoś na... Okej. Któż to puka? No nie wiem, ojciec, weź sprawdź, bo ty jesteś od takich rzeczy, ja tam nie podchodzę, nie? To, dobra, że ojciec pójdzie sprawdzić. Spoko, no to lecisz. No, siema. A, on mówi jakby do kilku osób, bo powinienem grać na publiku z innymi, ale ja jestem sam, widzowie. I siema, no ja gram to sam. Mogę TV-ka? O 10 mam już spać. No dobra, no to uciekaj, stary. Czyli stary idzie na wędkowanie, a ja będę miał lipę, jak przyjdzie i... A, że ojciec będzie zły, okej. W sumie to powiem wam, że nie wiem, czy pójść spać, czy coś tutaj porobimy. Zobaczymy. Mam iść, okej, mam już iść do pokoju swojego, no spoko. Czy ja mogę zrobić coś innego, czy muszę na przykład iść do tego stołu i tyle? Mogę na pewno, no energię mam, w sumie wszystko mam, nie? Tak naprawdę, mogę odjechać? Jakbyśmy mogli odjechać z tej chaty, to by było spoko. No na razie nie mam powodu, żeby nie słuchać ojca, nie? No mogę po prostu pójść, co to jest? 100 na 100. A, że generator, dobra, no się przestraszyłem, kamery mamy w ogóle w domu. Tutaj to tak wygląda, no spoko, no to myślę, że odpalmy sobie klimę i wszystko, wszystkie światła w domu zgasimy. No dobra, to troszkę jest tej roboty, tak naprawdę. Odpalmy sobie latarkę, powinienem w sumie gasić, tak wiecie, po kolei, czyli jak mamy tutaj, tu chyba zgaszone? Nie, tu nie jest zgaszone. O, teraz, tutaj też. Wydaje mi się to być creepy, nie, że wiecie, tak gasimy te światła wszędzie. I później przychodzi jakaś taka zjawa. A, energia mi się skończyła, sorki. Jo, nie mogę. Biedna moja postać, widzowie. A czy tam jeszcze trzeba wyłączyć? Czekajcie. A czy ja muszę stanąć na chwilę, żeby mi się to naładowało? Spoko. Okej. To wyłączmy telewizor. Sorry, nie zauważyłem. Ale on w sumie nie jest włączony. A nie, ja mam go włączyć. Newsy, dobra, słuchamy newsów. FBI. Mona Lisa, creepy, nie? Te obrazy. Dobra. Fenomen, dobra, zobaczmy, nie wiem, to... Nie wiem, o czym to, widzowie, jest. Unikaj kontaktu wzrokowego. Dobra, czyli będzie jakiś dziwny chłop chodził. Spoko, fajnie. Fajnie, tym bardziej fajnie, że wiecie. Tym bardziej fajnie, że nasz ojciec w sumie wyszedł, nie? Dobra, sprawdźmy, czy ojciec tutaj już jest, zobaczymy. W sumie o 10 mieliśmy spać, widzowie, będzie lipa. Ja coś czuję, że będzie lipa. Okej. Sprawdźmy, a, bo my mamy kamery, w sumie tak, możemy sprawdzić, czy ojciec tam, nie wiem, czy wszystko okej z nim. Tu mamy tego jumpscare'a, mega creepy to jest, nie? Ja się boję. Ło! Front porch, to jest... Czekajcie, co tu się dzieje? Co tutaj... Co robi tu ojciec? A, idź spać. Dobra, halo! Idziemy. Śpimy. Śpimy, widzowie. Gościu się odpalił, nie? Właściwie nie wiem, widzowie, czy... Już ja śpię, halo. Co ja nie śpię? Śpię przecież. Nie wiem, widzowie, czy ja teraz mogę wyjść.
tam w ogóle taką minę mieć w pokoju, nie? Ja bym się zesrał, śpiąc tutaj. Naprawdę bym oszalał. No nie, w sumie nie mogę iść spać za bardzo. O! Czyli przyszedł, patrzcie. A co jakbym go latarką poświecił? W sumie nie wiem. Wow! Okej, czyli to jest coś typu... Wiecie, horror taki, w którym... A, mam przetrwać noc. No spoko. Cztery paliwka. Electricity musimy uważać. No i kiedy ojciec przychodzi, to spać. Lepiej sobie, że tak powiem, chodzić, wiecie, na kucaka. Musimy też energię odnawiać, musimy jeść, musimy dobrać, musimy pić, widzicie? I to dlatego właśnie po to to wszystko jest. Sprawdźmy kamery. Ojciec śpi, dobra, to idziemy. Wiecie co? Chodźmy zobaczyć. Nie wiem, czy mogę latarką świecić. Raczej mogę, nie? Zobaczmy, co ojciec robi. Idę się napić, wiecie, bo... Wolałbym się... Dobra, jednak wracamy. Jednak wracamy, bo się stary odpalił. Ja śpię, siema. W sumie to nie powinienem mówić, że śpię, nie? W sensie, jak ojciec wchodzi i ja mówię, że śpię, to chyba niezbyt dobrze. Muszę, widzowie, uzupełnić sobie jedzonko i picie, bo będzie lipa. Dobra, sprawdźmy, czy on tu jest dalej. O! Kurde, stary! Dad don't. Nie, no co to jest w ogóle? Ja nawet nie zdążę sobie kamerek sprawdzić. Co jest, gościu? Nie no, widzowie, i co teraz? Po mnie? To szybko poszło, powiem wam. Nie, naprawdę, creepy... Creepy gówno, nie? Survive the night. No, to sobie survivowałem. Nie wiem, widzowie, tutaj chodzi o to, żeby sobie pić, jeść, a ja nawet jeszcze nic nie zrobiłem, a on przyszedł, nie? To jest dziad stary, nie mogę. Dobra, widzowie, tym razem jedziemy z innymi. Nie wiem, może pomogą mi przejść tą grę? No, ogólnie może być całkiem zabawnie z kimś, bo myślę, że samemu, no to łatwo ten stary was dorwie, a tak możecie sobie coś porobić. Wiecie, razem, co nie? Więc myślę, że zagranie z kimś będzie spoko i chciałbym dać im jumpscare'a, więc myślę, że pójdę od razu na górę i spróbuję dać tego jumpscare'a. Czekajcie, ciekawe, czy coś napiszą w ogóle. Nie, może się wystraszą. Zobaczmy. Kupmy tego jumpscare'a, tylko podejdźmy tutaj i zobaczmy, co oni zrobią, nie? W sensie, czekajcie, ja sobie podejdę tak do nich. Okej, okay, i damy teraz, patrzcie. Dobra. Nie mogę, normalnie. Nie wiem, czy się wystraszyli, w sumie nic nie widać po tych awatarach, nie? Wiecie, tego nie widać po prostu. Nie, no dobra, jak coś, to nie ja. Nie mogę. Widzowie, będziemy straszyli ludzi, nie? No bardziej by to było śmieszne, jakby kogoś miał do nagrywek. Muszę kogoś wziąć. Myślę, że z dziewczyną nagram ponownie tą gierkę, bo wtedy mógłbym sobie odpalić coś takiego, gdy nie wie, nie? Wiecie, byłoby ciekawiej. Dobra, zróbmy jedzonko. O, a ten napisał co? Dobra, czyli ktoś się przestraszył, widzowie. Spoko, czyli jednak coś tam, wiecie, coś tam poszło. Smażymy oczywiście nasze tutaj makaroniki, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście musimy tego usmażyć 4, bo jest nas 4 tutaj, jakiś randomów, siemano. Ja sobie, o, już zjadłem, sorry. Zjadłem komuś nudle, nie mogę. Co ja zrobiłem? Dobra, sorki, nie chciałem zjeść. Dobra, weźmy tutaj. Usmażmy dalej, usmażmy. No niestety, jak ktoś zje, to widzę, że to się traci, wtedy jest lipa. Dam ojcu. I teraz jeszcze nam, dobra, nie wiem, tam jedna osoba w ogóle nie smaży, ale ja zaraz to usmażę. No i weźmy tak, dobra. I zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. 2 na 4, nie jedzcie tego, błagam, nie jedzcie. Z innymi może grać się ciężko. 3 na 4, no. No nie mogę, nikt nie upiekł tego ostatniego, nie mogę z wami, naprawdę. Dobra, odpalamy, smażymy. No nie zjadaj tego, 2 na 4, no chłopie, nie zjadaj. Dlaczego oni zjadają? To już bym dosmażył, to nie, no to wziął i zjadł, no nie wytrzymam. Dobra, działa. To myślę, że ja tobie zjem, bo zjedliście moje, ziomeczki. Dobra, zjedzcie jeszcze to. Dobra. Generator, no to generator możemy ogarnąć szybko. Nalewamy i cyk, i mamy zrobione. I teraz mamy... Co ojciec chce powiedzieć? Ej, ziomki, chodźcie, bo ojciec gada. Zioni chodzą, widzowie, ja nie wiem, naprawdę. Dobra, poczekamy i zobaczymy, jak się będzie grało z innymi. Dobra, widzowie, dzieje się akcja, śpimy tutaj w czwórkę. On tutaj sprawdza oczywiście, nasz stary. No powiem wam, że grubo może to wyglądać. Gram dlatego właśnie na publiku, bo może być to ciekawe, nie? I teraz on sobie pójdzie, ale nie wiemy, czy nie sprawdzi jeszcze raz. Dobra, na razie nie sprawdza. Kucamy, ziomki, kucamy. Dam sobie latarkę, bo...
Może być lipa, dobra. No i mamy oczywiście tutaj poradnik, wiadomo, dla każdego coś dobrego. Poradniczek, poradniczek. Tutaj musimy oczywiście też pić, więc ja też będę musiał chodzić. To nie jest tak, że będę patrzył w kamerę, ale widzowie, postanowiłem, że na razie będę patrzył w tą kamerę. Mamy starego, który śpi. Chciałbym popatrzeć, co ludzie robią. Dobra, ten tu sobie pije, ten chodzi na kucaka. Nie, no naprawdę, na kucku. Dobra, stary śpi. No to widzowie, warto by się było napić, nie? Wydaje mi się, że byłoby spoko. Dobra, weźmy tutaj sobie wody. Woda, 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 woda. Zdrowia doda. Dobra, mamy to, widzowie. Ja myślę, że z tą właśnie z tym drinking glass będę sobie chodził. No i raczej musimy przetrwać, nie? Więc wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić bez problemu. Ja posprawdzam, co stary robi. 0 AM, czyli 12 w nocy. Dobra, no na razie stary po prostu śpi. No to żadnej rewelacji, nie? Ludzie sobie... dobra. O! Śpimy, śpimy, śpimy. Dobra, jest ojciec, ale się troszkę zesrałem, powiem wam. Myślałem, że nie zdążę. Dobra, mamy to. Kolejne sprawdzonko nam się udało. Nie, no ojciec jest naprawdę... W ogóle w opisie tej gry było, że ktoś stworzył tą grę, ponieważ jego ojciec cały czas sprawdzał, czy śpi, nie? To jest naprawdę creepy, ja nie zazdroszczę, nie? Musimy też zjeść, więc wiecie, to będzie trudne, nie? Musimy tutaj z ziomkami iść i zjeść. Też co prawda nie powinno być problemu, że tak sobie przejdziemy. Gorzej jak pobiegniemy, myślę, że wtedy stary się odpali. Dobra, smażymy, smażymy szybko. Muszę coś zjeść, widzowie, no bo padnę, nie? Jak nie zjem, no to masakra. Tylko że nie wiem, czy on się tutaj nie odpali zaraz, dobra? Dobra, i idziemy na górę. Dawaj szybko na górę, bo zaraz jak on się odpali, to będzie problem, nie? Będzie problem. O nie, leci, leci, leci! Dobra, śpimy. Coś czuję, że tym shiftem, wiecie, tym biegiem go obudziłem. Wszyscy są? Wszyscy. I dobrze tu ludzie grają. Ten tam śpi w ogóle. Ja pokażę szklankę, siema. Nie, muszę się napić, widzowie. Mam lipę. Muszę się napić. Naprawdę jest ciężko tutaj przetrwać, bo... No patrzcie, on co chwilę sprawdza. A mi się chce bardzo pić. Oj, bardzo. Dobra. No dawaj, dawaj. Energia, no wiecie, musimy spać też, co nie? Wszystko musimy, tak jakby po prostu żyjemy. Musimy się napić, musimy pospać. Dobra, idźcie, bo ja tutaj muszę naprawdę się napić, bo zaraz będzie problem. O, obrywam, obrywam. Dobra, napiłem się. Powinniśmy mieć zawsze napełnioną szklankę, wiecie? Patrzcie, właśnie tak. Jak szklanka będzie napełniona, to będzie spoko. Myślę, że tutaj wszyscy poszli. No dobra, czyli wszyscy chyba tam jedzą. Nie jestem pewien, ale raczej każdy je. Nie wiem, czy można go obudzić światłem. Czy mogę czyjeś nudle zjeść? Dzięki. Nie no, nie mogę zjeść. Dobra, chciałem mu zjeść, widzowie. Myślę, że na razie... Idziemy spanko. Dobra, tak myślałem, nie, że nie zdążę. Ale teraz pójdę zjeść, bo ja mam tutaj jakby mniej tego jedzonka. Ale nie było sensu jeść drugi raz, jak chwilę temu jedliśmy, bo i tak, patrzcie, mamy pół tego paska. Mam też całą szklankę wody, dosłownie. Mam szklankę wody i elo. Mogę sobie się napić zawsze, w każdej chwili. Także z wodą jest mniejszy problem. Ciężej jest ogarnąć to jedzonko, widzowie. Ja teraz idę po jedzenie. Zobaczę, czy się uda. Dobra, myślę, że muszę zjeść, bo naprawdę będę miał lipę. Nie wiem, czy on się potrafi później budzić szybciej, czy coś. Dobra, widzowie, udało się. Najedzony. Ogólnie mam też tutaj takie nudle, normalnie. Ze sobą wziąłem, żeby szybciej później to usmażyć. No i też plus jest taki, że miałem tą wodę, to się teraz nawet śpiący napiłem. Także na totalnym luzie to ogarnąłem. Ty, ziomek tu jeszcze biega i nie ma ojca? Wow, jak on w ogóle zdążył przed nim, co jest? Wydaje mi się, że możemy obserwować na kamerach ojca i to działa tak, że moglibyśmy nawet patrzeć, gdzie on tam chodzi i on pewnie od razu nawet nie idzie do naszej tutaj, wiecie, do naszego pokoju tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że on od razu też nie idzie tutaj, tylko to jest różnie robione. Nie wiem, czy o trzeciej... No, wydaje mi się, że on ma taki sam, wiecie, że tak samo cały czas wszystko robi, czyli możemy spokojnie iść się najeść, tutaj lepiej nie biegać, oby nikt nie biegał, bo jak go zbudzą, to będzie nie biegaj gościu przy nim. Nie wiem, czy to prawda, że nie można biegać, ale lepiej chyba nie biegać. Dobra, i lecimy tutaj, smażymy od razu. Jak sobie usmażymy, to zjadamy, bo wiadomo, jedzenie ciężej jest ogarnąć, chociaż ja muszę też ogarnąć sobie wodę. Bo będę miał lipę zaraz. Dobra, zjadamy. Bierzemy tutaj i potrzebuję też wody. Dawaj wodę, dawaj wodę. Aj, dobra, nie zdążę. Już chciałem napełnić sobie jeszcze jedną, wiecie? Dobra, napijemy się. Myślę, że możemy jeszcze jedną ogarnąć. Wiecie, ja troszkę się stresuję tym. Dobra, mamy to.
Mamy też nieupieczone oczywiście. Mógłbym sobie upiec razy dwa. Patrzcie, jak on długo śpi. Nie, on stary naprawdę długo śpi. Bo tutaj te... Czy można zjeść w ogóle surowe? Wydaje mi się, że... Nie, nie można. Bałem się sprawdzić, się sprawdziłem. No czemu zapalił? Jeżeli jest zapalone, to czy on nas nie zobaczy? Okej, sprawdza. Nie, jak jest zapalone, to może być, tak? To spoko w sumie. Myślałem, że wiecie, jak będzie... będzie światło w pokoju, to będzie lipa, ale jednak. Mam też to światełko swoje, wiadomo. I tak myślę, wiecie. Na pewno pójdziemy sobie... Od razu się napijemy. Zrobimy sobie nowe. Od razu nowe. I potrzebujemy szybciutko ogarnąć sobie jedzenie. Nie wiem, czemu oni tam nie idą. Dawać, dawać, lecimy. Tylko nie biegaj, do. Zaraz starego obudzi. Nie wiem, czy on się budzi, jak się biega tak naprawdę, nie? Czy to jest jakiś taki... Czy to nieprawda? Dobra, lecimy i smażymy, bo widzowie, jeżeli chodzi o jedzenie, no to jest o wiele ciężej sobie to ogarnąć. Dłużej się smaży, wiadomo, jest to cięższe, no wodę się szybko ogarnia, nie? W ogóle, że on nie słyszy tego tutaj, jakby nawalamy, naprawdę. O nie, niedobrze. Nie jest dobrze, powiem wam. Lecimy, 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 lecimy. Szybko przed ojcem ucieczka. Dobra, czyli można jednak przed nim uciec. Myślałem, że jak on nas zobaczy już, że nie śpimy, no to będzie lipa, ale jednak się da. Dobra, to luzik, patrzcie, normalnie, jeszcze dostałem jakiegoś badża. Lecimy do końca, muszę to wygrać. Dobra, widzowie, niestety ojciec mnie zjadł, no chciałem tutaj naprawić oksygen, bo generalnie chodzi też o to, nie wiedziałem o tym, że czasem ta klimatyzacja się psuje, nie? I trzeba ją na nowo odpalić i wszystkich nas zjadł, dosłownie wszystkich, bo chcieliśmy odpalić tutaj klimę, widzicie, leżę tutaj i nie zdążyłem. No normalnie on tutaj siedział i już wiecie, no, nie było czym oddychać, to wtedy tracicie HP. Także myślę, że w następnym odcinku, jak jeszcze będziecie chcieli, to sobie przejdę tą grę. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Takie coś innego na kanale. Siema.